Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy sobie tutaj solować ostro. Ostre są nóweczki, dlatego wybrałem się na Grey Island. I odkryłem tutaj nowe monsterki, które już wcześniej widzieliście na odcineczku, ale dzisiaj będą po prostu lepsze miejscóweczki, mam wyższy level. Wszystko mogę pozwiedzać, no i wiadomo, chcę zwiedzić wszystko, całe miejscówki, bo kiedyś chciałem wejść tam wyżej, co jest. U kurde, co tu się w ogóle dzieje? Tu trzeba nieraz uważać, bo można ładnie zdedzić. Tam wyżej widziałem, że można jakieś wejść na ten miejscóweczki, ale zwalił szybko. Na te miejscóweczki, ale nie wiem jak. Bo tam wyżej jest takie o. No właśnie nie wiem co jest. Bo nie mogę tam nigdy wejść. Myślałem, że po prostu... No tam w prawo jak się idzie, te potworki, co tworzy ta skała taka dziwna, ta lawa czy co, nie wiem co to jest. To myślałem, że tam jest wejście na tą skałę na samej górze, ale dalej nie. Dlatego nie wiadomo, zobaczymy. Może gdzieś tu odkryjemy jakieś wejście? Teraz pozwiedzamy i ogarniemy temat. Tu takie monsterki, no na te trzeba uważać. Te krawlery, jakich jest dużo, a tak wokoło same by były, to ciężko by było, już Great Spirit Potion musiałbym się wtedy leczyć. No ale tak jeszcze nie ma tragedii, straszne lagi miałem wczoraj, jakieś było hik-hlak. I po hik-hlagu coś jeszcze było jakoś inaczej to nazwane. Nie wiem, czy nawet tutaj tego nie będzie widać. No takie lagi były, że ja mówię, kurde, zdezę zaraz. Nie wiedziałem, co robić w ogóle. I nie wiem, czy to od komputera, czy to od neta bardziej, bo to z internetem też niby jest związane, ale no, nie wiem, czy komputer tutaj coś nie odwala, ta karta graficzna. Nie wiem, czy jej czasem nie polać benzyną i nie spalić, tak myślę nad tym. Tylko co ja wtedy będę miał, jak ja nie mam grafiki innej? Będę na laptopie nagrywał. Na laptopie będzie mi filmik przerabiało z 40 minut. A co o tym? Nie, muszę ogarnąć, bo kurde, nieraz strach. Dziś na przykład nagrywałem, było dobrze i nie wiem, czy to wina kompa, czy internetu, bo ten komputer nieraz jakoś dziwnie działa. Nie wiadomo, czy te aktualizacje są, czy co. Czasami jakieś aktualizacje dziwne Windows robi, no i potem dziwnie działa. Niby powyłączałem, a i tak widzę, że się w tle robi aktualizacje. Tak to jest. O, i właśnie na to skałę bym chciał wejść, ale nie wiem, jak na nią się wchodzi. Bo tam jakieś są nowe na pewno miejscóweczki, tajemne. O, no na te krawlerki trzeba uważać, ale ogólnie to coś tam można sobie tu podekspić, coś tam podlocić. Ja, zobaczcie, o, właśnie o to mi chodziło, że ty on tyle tworzy. Ja ogólnie sobie latam tak lajtowo, no i tam te 500 tysięcy z groszem jest. I to ja tak zwiedzam. Zwiedzam, medytuję tu sobie i zobaczcie, o. O, właśnie tu, no i co, i nie ma wejścia. Przeszłem całą tą skałę tutaj i nie ma wejścia tam na górę. Tego jakoś inaczej chyba się wchodzi, już ja teraz to nie ogarniam, jak tam wejść, kurde. No ale tu dalej pozwiedzamy sobie. O, dalej, tam te lawowe monstery. Tu czuję, będzie już ciężko. Tu będą już mega hipersolóweczki, które tylko Aurit może ogarnąć. O, dwa krawlerki, to damy radę. No wiadomo, z tym hapekiem muszę się pilnować, bo jeszcze nie mam tak jakoś super dużo tam. Parę potworków mnie trzaśnie, może być nieciekawie, ale... Tylko czasami mi się zdarza tak zlagować, że nie widzę, co się dzieje. A tak przeważnie to widzę. No czasami taki człowiek jest właśnie jakiś, tak nie popatrzy i łatwo można zdedać. Ło, kurde, ile ich się tu narobiło, nie no. Jaka akcyjka teraz. Ole, ich się narespiło dużo, ja dziękuję. No, respi się ich tutaj trochę, trzeba uważać nieraz. Ale ciekawa miejscóweczka, Grey Island, o, teraz całe pozwiedzam, wiadomo, lepszy jeszcze, żebym miał ten łuk wzmocniony, ale już prawie hajsik pam na te dwa imbuimenty. Muszę teraz je wzmocnić, ten łuczek. A i jeszcze tak nie ogarnęłem wcześniej tego, bo nigdy nie korzystałem. Zauważyłem, że Paladyn ma taki czar Utura. I tą Uturą i Utura Gran, to przecież ja mogę... O kurde, jaka solóweczka. Właśnie na takie miejsca przydaje się Utura. Bo nie dość, że cię leci łuk, ty się lecisz, to jeszcze ta Utura ci pomaga. Tam po 40 HP Utura Gran daje na 3 sekundy. To tutaj to może nieraz uratować życie. Bo to dobra rzecz, tak wszystkimi się leczysz. Dobre i te 40 HP. Jak doda. No i dlatego tak myślę sobie kupić te utury, bo ja nawet chyba nie mam ich kupionych.
Muszę się przejść do sklepu, do ziomeczka zagadać i zobaczyć, czy mi sprzeda te czary. Bo przydałyby się. O, a tam na górze to całkiem niebezpiecznie. Tam to już mega solo. Tu powybijam. Dobra, idziemy, a co tam, raz się żyje. Trzeba pociskać ostre solóweczki o krawlerki. Jakoś dałem radę. Na redzie to chyba nie byłem ani razu, tak mi się zdaje tutaj. Na takim ostrym redzie. Przeważnie pomarańczowy, czyli dobrze nadążam. Dalej chodzę ze strątką albo potionkami, no bo szkoda mi innych wastować tam. U kurde, ten krawler jakiś wzmocniony. O, ale udało się go pokonać na szczęście. O kurde, tu chyba miałem największe lagi właśnie w tym miejscu, mi się zdaje, no. Kurde, niebezpieczne nieraz to jest, bo zdejdziesz przez takie lagi i weź potem. Wtedy rozczarowanie. Co innego, jak nie nadążysz na potworku i padniesz, ale przez lagi to denerwujące jest, ja wiem. Dobra, schodzę już na dół. Solóweczki porobione, miejscówki wszystkie pokazane, a reszta to tam... No, słyszałem, że jakiś kłeścik tu jest ogólnie, z tybijskich legend. I będę musiał ten kłeścik poogardiać, bo wtedy może jakieś miejscóweczki nowe przybędą. I to nie jeden kłeścik tu jest, tylko parę i wszystko będę pokazywał na odcinku, jak w ogóle to ogarnę jeszcze. Jak nie ogarnę, to nie pokażę. O kurde, jak ich dużo, uciekam na razie, bo ich za dużo tam jest, kurde, zaraz... Padnę i jeszcze se obciachu narobię. Dzieci się śmieli wtedy. Noob, noob, pada tylko ono. Tego ja tak robię, żeby nie paść, żeby nie być noobem. A wszystko ma udokumentowane, to jak padnę przez kika, laga, to wtedy nie będziecie gadali, że noob jestem, no. Bo nawet dziś miałem te, jakie tutaj miałem, ten ping czy coś tam straszny. Hik, hlak. Very hik, może było. Dobra, tu sobie rozwalamy. Tu już ładnie poszło, to sobie tu chodzę po tej wysepce. Jeszcze tak patrzę, czy czegoś tu nie ma dla mnie ciekawego. Ale zaś ogólnie jeszcze tu było, mi się zdaje, kiedyś. Kiedyś dziś oglądałem jakiś filmik z tego miejsca, że mi się zdaje, że ludzie jeszcze gdzieś byli na jakiejś tu dziwnej takiej tym, na błotku? Nie wiem, i coś tu robili na błotku, ale już nie pamiętam co. To kiedyś dawne czasy jeszcze, jak tutaj chodziłam, taki filmik dziwny oglądałam. Muszę to poogardiać jeszcze, bo teraz tak postanowiłem, że będę tą wysepkę zwiedzał. Kurde, jaki lak się zrobił. Teraz to nie wiem, czy mi się dźwięk nagrywa, co gadam, czy nie. Ja pierdziu. Co za parch? Chyba się nagrywa. Nie no, normalnie nagrywam i jakieś tu lagi się robią, bez przesady. Ten Windows, kurde, wiecznie jakieś gówno włącza i weź tutaj. Cały czas jakieś dodatki, cały czas coś i zauważyłem, że to Windows mi tyle zabiera tej mocy. Bo wyłączasz te aplikacje, oni i tak ci walą. O kurde, jakie solóweczki, ja dziękuję. Grubo. Grubo, ale dajemy radę, lecimy z koksem. Bez taterki, a taka moc jest, zobaczcie, jaki refleks, no. Kurde. O, dobra, dobra, ładnie poszło. No, ale na górę nie da rady wejść. Teraz jeszcze tak patrzę, bo nie dowierzam, no i gdzie tam? Tutaj też się nie dałem na tą górę, jak wejść. Bo tam jakieś miałem znaczki, że coś tam jednak jest wyżej, ale... Może przez teleport jakiś się wchodzi, ja tu chodzę, a tu może jest teleport tam na górę po prostu. Ja tego nie ogarnęłem. To nie wiem, zobaczymy. W takim razie dziękuję za obejrzenie odcineczka. Dawajcie komentarzyki dla zasięgu. Łapki w górę. Kto nie dał subika, może dać. No dobra, trzymajcie się, cześć!